No witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy temat dnia, a tym tematem dnia jest pistolet Luger P08 lub pistolet Parabellum P08. Rozpoznawalny oczywiście przez wszystkich, nawet tych, którzy nawet niewiele się interesują historią. Bardzo pożądany przez żołnierzy amerykańskich walczących na kontynencie europejskim. Rozpowszechniony w mediach, rozpowszechniony w filmach, no będący właściwie prawdziwą legendą. Wszędzie na całym świecie. Wykorzystywany i przyjęty na uzbrojenie naprawdę w wielu krajach. Jego historia właściwie zaczęła się od konstrukcji Borsharda w 1893 roku, gdzie na zamówienie firmy DWM Deutsche Waffen Fabriken & Munition na pistolet samopowtarzalny. No i on skonstruował ten pistolet. W ogóle Hugo Borschard, muszę tutaj wspomnieć, był takim jak gdyby inżynierem do wynajęcia. On pracował dla wszystkich. Pracował dla Amerykanów, pracował dla Austriaków, pracował dla Niemców oczywiście. No i Hugo Borschard skonstruował ten pistolet, którego działanie odbywało się na dokładnie tak jak tego, na zasadzie krótkiego odrzutu lufy i wykorzystania systemu regulującego w postaci takiego kolanka, prawda? Ten system regulowania prawdopodobnie został wzięty z karabinów Winchestera, skonstruowanych oczywiście przez Browninga, które również wykorzystywały ten system, te dźwigniowe takie, tylko że po prostu były operowane oczywiście manualnie, nie wykorzystywały krótkiego odrzutu lufy ani jakiejś energii po prostu pocisku. Więc ten system regulowania wykorzystywał ten pistolet Borsharda. Jednakże jak no na tamte standardy, to była bardzo nowoczesna korzyść, nikt nie wiedział wtedy, jak pistolet ma wyglądać, prawda? No nie wiedział, no być może zbliżony trochę do rewolweru i tak konstruowali pistolety Mannlichera, były takie dziwaczne z taką rączką jak do, wiesz, od rewolweru, pistolety Bergmana również. Więc tak naprawdę nie wiadomo było, jak to ma to wyglądać, prawda? Więc Borsharda skonstruował coś takiego, gdzie mi się wydawało, że tak to ma wyglądać. To wyglądało troszeczkę podobnie jak ten pistolet, tylko tutaj miało większą, jak gdyby, część, w której były sprężyny powrotne płaskie, rączka była bardziej prostopadła do całego szkieletu, więc ten pistolet był taki troszeczkę dziwaczny. No. Według Hugo Borsharda był doskonały. I na prośbę zarządu kierownictwa firmy DWM, żeby ten pistolet troszeczkę dostosować, troszeczkę go zmniejszyć, ulepszyć i tak dalej do wymagań klientów potencjalnych, stwierdził, że ten pistolet jest doskonały, poza tym nie ma czasu, bo on się zajmuje czymś innym. No i na tym się skończyła praca Hugo Borsharda nad rozwojem dalszym tego systemu. No więc firma DWM, będąc oczywiście właścicielem wszystkich patentów i tak dalej, stwierdziła, że no jeżeli on nie może pomóc, no to poprosimy kogoś innego. No i poprosili właśnie Georga Lugera, który był naprawdę ze wszechmiar genialnym inżynierem, bardzo takim skoncentrowanym na tym, żeby jeżeli cokolwiek robi, to zrobić to dobrze, do końca, bez żadnych potknięć, bez żadnych jakichś tam dziwnych skrótów i tak dalej, i wszystko to, co właściwie on robił, dawało produkt gotowy, bez żadnych jakichś wad, że tak powiem. O. No jak on się wziął do tego przekonstruowania tego pistoletu Borsharda, właściwie powstał ten pistolet od początku wyglądający tak jak teraz. To się bardzo rzadko zdarza, naprawdę nieczęsto, żeby pistolet od samego początku... zobaczcie, prześledźcie sobie historię powstawania pistoletu tej jedenastki, tego 1911, tego Browninga. On powstawał naprawdę od wzoru 1900, 1902, 1905 itd., itd. Powstawał do tej ostatecznej wersji, zmian było tam mnóstwo w konstrukcji, w sposobie regulowania itd. W tym pistolecie właściwie on powstał, od początku był taki jak ten. W trakcie produkcji jedyną zmianą właściwie była wymiana sprężyny płaskiej, powrotnej, tutaj w chwycie, na sprężynę tą taką śrubową, tak? I wyeliminowaniu takiego urządzenia, które zapobiegało podskakiwaniu zamka po strzale, które mogło być niebezpieczne i nie zareglować po prostu ten pistoletu.
I to była jedyna, zmiana, jaka została wprowadzona w tym pistolecie. Więc Hugo Borżetek już nie miał, jak już wspomniałem, nie miał nic wspólnego z dalszym konstruowaniem, powstawaniem tego pistoletu. Georg Luger się tym zajął. I ten pistolet często się nazywa, no właściwie to jest pistolet konstrukcji Georga Lugera. Tutaj w USA bardzo często się go nazywa Luger P08, w Europie częściej, tak mi się wydaje, Parabellum P08, Parabelka i tak dalej. Skąd się wzięło to Parabellum? To jest zwykły chwyt reklamowy tak naprawdę. Łacińska sentencja civis pacem parabellum, która oznacza, jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny. Ta ostatnia część parabellum, czyli gotuj się do wojny, została wykorzystana przez firmę DWM jako takie sentencja, takie słowo rozpoznawcze ich produktu. Więc pistolet parabellum, amunicja parabellum, tak dalej, tak dalej. No taki chwyt reklamowy, prawda? No i mamy nazwę. Która była chwytliwa i się przyjęła. Oczywiście pierwszym państwem, które przyjęło go na swoje uzbrojenie, była Szwajcaria, gdzie przyjęto właśnie ten model, który był notabene w kalibrze 7,65x21. Ten nabój był zresztą oparty na naboju Borsharda, który wyglądał dokładnie tak samo jak naboje Tokarjewa teraz, jeżeli macie okazję mieć te naboje. Po prostu był... Nabój Tokarjewa jest więcej podsypany, jest mocniejszy. Więc Georg Luger wziął ten nabój Borsharda, troszeczkę skrócił, żeby on bardziej pasował tutaj do takiego normalnego chwytu. No i powstał ten nabój 7,65x21. Jednakże, no i w tym naboju i w tej konfiguracji ten pistolet, oczywiście tutaj jeszcze miał bezpiecznik chwytowy, został przyjęty do armii szwajcarskiej. No i zamówienia się posypały. Bułgaria, Litwa, Iran. Naprawdę nie pamiętam, ile tych krajów zostało. Złożyło zamówienia na ten pistolet, ale wszystkie takie mniejsze kraje, no nie wiem, po kilkanaście tysięcy, naprawdę zaczęły zamawiać ten pistolet. Jednak armia niemiecka chciała czegoś bardziej jeszcze niezawodnego, no i do 1908 roku, tak jak mówiłem wcześniej, została wymieniona tutaj ta sprężyna powrotna na sprężynę śrubową. Wyeliminowany został już jako niepotrzebny to urządzenie zapobiegające podskakiwaniu tego kolanka. No i broń została przyjęta w 1908 roku w kalibrze 9 mm jako wyposażenie armii niemieckiej. Dlaczego 9 mm? Dlatego, że to jest było dokładnie tak jak teraz. Trwały debaty nad mocą obalającą. Była właściwie takie pismo, zostało takie zalecenie jak gdyby, że nabój nie powinien być mniejszy niż 10 mm, tam 9 mm. Więc Georg Luger, nie chcąc wypaść z tego wyścigu, stworzył na bazie naboju 7,65x21 ten nabój 9x19, który znamy teraz. Właściwie bazą była łuska, która została powiększona, oczywiście szyjka, skrócona, żeby długość całkowita tego naboju była taka sama, żeby się mieścił do tych samych magazynków, tylko wymiana lufy. Więc ten prosty zabieg stworzył chyba najbardziej popularny nabój na świecie teraz. Więc 1908 rok. Został ten pistolet przyjęty na uzbrojenie armii niemieckiej. Oczywiście wygrał z Mauserem C96 i z wieloma innymi konstrukcjami. Że tak powiem, w cuglach. I służył w tej armii niemieckiej poprzez okres Cesarstwa Niemieckiego w Republice Weimarskiej i w III Rzeszy, jak również po wojnie w Volkspolizei, w Socjalistycznej Republice Niemiec. Służył do lat 50., wczesnych 60., więc ten pistolet naprawdę miał długą drogę bojową. Zaprzestano jego produkcji oficjalnie w 42., chyba w 43. roku, jednakże składano oczywiście ten pistolet z części, które jeszcze zostały w fabrykach i tak dalej, praktycznie do końca wojny. Po wojnie również były produkowane krótkie serie przez firmę Krieghoff.
Tutaj w Ameryce też firma Inter Arms miała te pistolety i sprzedawała wersję z 4-calową lufą i 6-calową. Odmiany tego pistoletu były przeróżne. Różniły się oczywiście tylko detalami. To znaczy na przykład celownikami, różną długością lufy i tak dalej. Nie będę tutaj się rozwodził, ponieważ film by trwał w nieskończoność. Poza tym nie mam egzemplarzy odpowiednich. Więc skoncentrujemy się na tym egzemplarzu, który dzisiaj tutaj prezentuję. Może zmienię kąt kamery i będziecie mieli w zbliżeniu lepszy obraz, co tutaj się dzieje w tym pistoletu i jak ten pistolet przede wszystkim działa, ok? No chciałbym teraz pokazać w zbliżeniu, jak to wszystko działa. Ten system kolankowo-dźwigniowy reglowania działa w ten sposób, dokładnie tak samo jak staw w palcu lub kolano praktycznie. Jeżeli mamy wyprostowany, ciężko jest po prostu zgiąć ten palec. Jeżeli podbijemy tutaj palec w okolicy stawu, siła do zgięcia palca jest po prostu bardzo niewielka, jaką musimy tutaj użyć. I dokładnie jest to samo właśnie w tym systemie. Podczas strzału lufa z zamkiem przemieszcza się kilka milimetrów do tyłu i te krzywki odryglowujące powodują podbicie tego kolanka do góry i odryglowanie całej broni. Ok? W ten sposób. Ok? Następnie zamek przemieszcza się do tyłu, ściskając sprężynę powrotną. Następnie z magazynka wybiera nabój, wprowadzając go do lufy i cały system się zaryglowuje z powrotem. I znowu następuje strzał. Cały system tutaj z lufą się kilka milimetrów przemieszcza do tyłu. Kolanko zostaje podbite do góry i cały proces się powtarza. Pistolet wyposażony jest w bezpiecznik nastawny, który tutaj blokuje nam taką dźwignię, która odpowiada za zwolnienie bijnika. Proszę zobaczyć, jak ona tutaj ładnie działa. Ok. Ona tak się troszeczkę odpycha, tak? I włączając ten bezpiecznik, po prostu blokujemy tą płytkę i ona po prostu nie zwolni nam bijnika wewnątrz. Ten pistolet nie ma żadnego kurka zewnętrznego, nie ma kurka wewnętrznego, ma po prostu bijnikowy układ tutaj odpalający, prawda? Aha, jedyna modyfikacja późniejsza po włączeniu bezpiecznika, możemy przeładować pistolet. W tej wczesnej wersji nie możemy tego zrobić. Możemy przeładować pistolet tylko i wyłącznie na bezpieczniku wyłączonym, prawda? Proszę zobaczyć jeszcze raz, jak to fajnie działa tutaj. Naciskam spust. Bam. Jest taka możliwość, że podczas rozbierania tego pistoletu może zostać naciśnięta ta dźwignia przypadkiem z zewnątrz, bez użycia spustu i pistolet może odpalić. Może rozbierzemy teraz pistolet. Pistolet rozbiera się bardzo łatwo. Musimy przesunąć zamek troszeczkę do tyłu i tą dźwignię tutaj dajemy na dół. Następnie wyjmujemy tą płytkę, która tutaj nam odpowiada za pracę spustu i tak dalej. I następnie zdejmujemy cały tutaj zespół lufy z zamkiem ze szkieletu. Do czyszczenia nie musimy więcej nic tutaj robić, właściwie w szkielecie nic, odłożymy go na bok może. Tutaj zamek możemy rozebrać troszeczkę, wyjąć po prostu z całego zespołu lufy w ten sposób, że wypychamy tutaj ten kołek, który i tak wchodzi tylko jedną stroną, nie możemy go włożyć w drugiej strony. Po prostu nie złożymy broni w ten sposób. Czyli tak jak mówię, broń jest bardzo taka intuicyjna. I cały ten zamek z kolankiem wyciągamy ze zespołu lufy. I do czyszczenia akurat tutaj mamy broń rozłożoną. Wewnątrz mamy tutaj bijnik. Nie będę teraz tego rozkładu. Tutaj mamy oczywiście sprężynę bijnika, proszę zobaczyć. Ok, tutaj nam wystaje, zaczepiając się o
tutaj z boku o, o tą szynę jak gdyby spustową, prawda? To w tym momencie tutaj podczas ruchu od zamka do tyłu zapina się nam tutaj ta część o tą część tutaj wewnątrz i binik zostaje napięty i teraz po prostu nam wszystko tutaj wystaje cały czas. Zamek jest wyposażony w wskaźnik naboju w lufie, który jednocześnie jest pazurem wyciągu i tutaj jak on wystaje, tutaj jest napisane taki napis geladen, czyli załadowany. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać, tu jest bardzo wytarty. Geladen. Składam oczywiście w odwrotnej kolejności. Tak jak mówię, jest to bardzo prosta czynność. Tutaj mamy już złożone cały zespół lufy i zamka. I teraz tutaj musimy patrzeć, ten hak tutaj musi nam wejść tutaj w to miejsce. Musimy, jak składamy pistolet, musimy o tym pamiętać. I tak, o właśnie, tak jak teraz. On musi tutaj wskoczyć nam do środka i wtedy składamy pistolet już całkiem normalnie, prawda? Odciągamy to troszeczkę do tyłu, zakładamy tą płytkę spustową, mógłbym tak powiedzieć, naprawdę nie wiem jak to się nazywa. I mamy pistolet złożony. Więc o, jakby można było sprawdzić, czy pistolet dobrze działa. No działa. Więc pistolet bardzo niezawodny. Proszę sobie nie dać wmawiać, że tutaj się dostanie błoto i tak dalej. Niemieccy żołnierze nie narzekali na ten pistolet przez cały okres eksploatowania. Tak samo w błotach i w okopach w I wojnie światowej, w okresie międzywojennym, czy w II wojnie światowej, czy w okresie powojennym. Koledzy z In Range zrobili film, gdzie testują ten pistolet. Właśnie wrzucając go do takiego paskudnego błocka, on działa po prostu niezawodnie. Żaden inny pistolet nie przeszedł tego testu tak jak ten. Musimy przede wszystkim zrozumieć, że te pistolety mają 100 lat z kawałkiem, więc sprężyny siłą rzeczy ulegają tutaj w tej broni zmęczeniu. I jeżeli doprowadzimy ten pistolet do właściwie takiej wojskowej specyfikacji, military specifications, czyli wymagań takich wojskowych i będziemy używali amunicję, która była tylko i wyłącznie dostępna jedyna wtedy, czyli wojskowa, czyli 124 grainy. Wojskowa amunicja wtedy była taka troszeczkę dosyć mocna jak na dzisiejsze standardy. Można by ją było określić taką plus P. Ten pistolet działa niezawodnie w każdych warunkach. Z komercyjną amunicją może sobie działać tak, jak będzie chciał. Naprawdę. Tym bardziej, że to jest, tak jak mówię, stary pistolet. Ale jeżeli doprowadzimy go do kondycji praktycznie nowego pistoletu, będzie działał nam naprawdę niezawodnie i będziemy się cieszyli z jego funkcjonowania i będziemy się cieszyli po prostu strzelając z niego na strzelnicy czy gdziekolwiek, prawda?